Боже, за мій дом. Ви направо, так? Это российские войска с буквой Z. Syn встретил, syn mnie встретил. Syn przyjechał po mnie. Jeden z synów mnie dowiózł do granicy, a drugi odebrał. Czechy, przywiózł mnie, bo zostrzył nas. W waszym mieście jest wojna? Poka cichońko, poka tak. Na razie cicho. Ludzie chowają się w schronach, piwnicach, komórkach. Podwale pracimy się. O tak. Skąd przyjechaliście? Kijewski rejon. Z okolic Kijowa, Biała Cerkiew. U nas drugi dzień bombardują. Było strasznie. Chcemy pokoju. I chcemy do domu. My jechali 6 maszynami 4 czy 5 dni. Jechaliśmy 6 samochodami 4-5 dni. Nocowaliśmy w różnych miastach po drodze. Też w miejscach, w których toczyły się działania wojenne. To wszystko toczy się na terenie całej Ukrainy. Takie вот окопы, мешки, стоят мужчины. Praktycznie we wszystkich miastach są okopy, worki z piaskiem, stoją mężczyźni z własnoręcznie zrobioną bronią, bo broni brakuje. Oni bronią swojej Ukrainy. Ukraina nigdy się nie podda, bo każdy kraj ma prawo do wolności i suwerenności, tak jak on chce, a nie jak dyktuje sąsiad. Jak i nasz dobry sąsiad rekomenduje. У нас есть знакомые, но мы в Германию поедем, как бы пока будем. Mamy znajomych, pojedziemy do Niemiec. Zobaczymy, jak tam będzie. Mamy nadzieję, że to wszystko się zakończy, że się jakoś porozumieją, bo wszyscy kochamy naszą ojczyznę. Nie sposób żyć w takich czasach jak wojna. Myślę, że można się jakoś dogadać. Ja tak думаю, что можно уже договариваться, ну как-то. Не знаю. Не должны наши дети не повинны этого оглядывать. Мы вообще из Днепра. Вот. Муж. Jesteśmy z Dniepru. Syn i mąż zostali tam. Babcia w obwodzie donieckim. Chrzestni mojego dziecka całą rodziną zostali tam. Zostali bronić, pomagać. Муж остались там. Остались защищать, помогать. Мы надеемся, что это скоро закончится. Mamy nadzieję, że to wkrótce się skończy i wrócimy do ojczyzny. Я очень любим свою страну. Кохаем её.
Спасибо Польше, что она нас принимает. Dziękujemy Polsce, że nas przyjmuje wszystkich. Bardzo dobrzy ludzie dali nam jeść. Szybko tu dojechaliśmy. Очень быстро сегодня хорошо мы сюда доехали. Все рады нас здесь принимают. Cieszymy się, że nas przyjmujecie. Bardzo dziękujemy. Dajecie nam bardzo dużą pomoc. My mamy tu taki ośrodek, że tu przyjeżdża na przykład ludzie zbierają z całej Polski czy w ogóle z całej Europy różne takie auta, że przewożą tu. My to wszystko sortujemy i ono jedzie tam, gdzie potrzebują. Tam zbieramy odzież, łóżeczka, wózki dla dzieci, które są przenoszone na rękach. Tutaj zbieramy wszystkie zapasy żywności, woda. Mamy też takie stanowisko, na którym przygotowujemy gorące napoje, wydajemy ludziom posiłki. Wielu ludzi przychodzi wyziębionych, bo jest bardzo zimno, gdy idą po 5 dni. Wczoraj prowadziliśmy resuscytację kobiety, która trafiła do szpitala. Dajemy pomoc, jakiej ludzie potrzebują. Ja wykładacz, profesor. Ja jestem profesorem, uczę gry na pianinie w konserwatorium. Studenci wszystko zostawili, zabraliśmy się w ciągu 10 minut. Zostawiliśmy tam nasze dotychczasowe życie, ale mamy nadzieję, że będziemy żyć inaczej, w swobodnej, wolnej Ukrainie. Będziemy żyć po inaczej, w swobodnej Ukrainie, w wolnej Ukrainie. Все, більше нічого немає. Оце дві сумочки. Nic nie mamy, dwie torby, trochę książek i najpotrzebniejsze ubranie. І одяг саме на такий, знаєте, простіший. Платье. Nie wiemy, co będzie. Zobaczcie, jak ja wyglądam, profesor. Отак я виглядаю. Nic nie mamy, wszystko zostało tam w Charkowie. Nasi chłopcy poszli i już zginęli. No, taki chłopiec jak moja córka, z którym się uczyła, a on już zginął. Dziś się dowiedzieliśmy, że zginął. Ktoś płacze. Ktoś płacze, ktoś krzyczy, ktoś przeklina, kto jak potrafi. Ktoś pogani słowa mówi, kto jak wmije. Nikt się tego nie spodziewał, ale wszyscy chcą żyć w swoim niezależnym kraju, jak Ukraińcy. Trochę proszę do tyłu. Kierowcy! A kto jedzie, staje tu, dobra? Autokarami przywozimy ludzi, którzy przekroczyli granicę. Straż pożarna ich odbiera i rozdzielamy ich między kierowcami. Tak, to są chętni, którzy chcą zabrać ludzi do siebie. Lub zawieźć ich w jakieś miejsce. Natomiast tu przyjeżdżają ludzie, którzy potrzebują być rozwiezieni. Jedziecie przez agencję, to i oto.
trzeba. Jaki? Jaki? Poznań? Poznań. Ale my kierowcy potrzebujemy. A ty nie kierowca. Warszawa 5 osób, kierowcy pojedziecie. Jednym noclegiem szukam. Kraków jednym noclegiem. Wrocław kierowca! Wrocław! Weźmiecie ich? Pan dokąd chce zabrać? Do Bielska Białej. Tak? Na jakiej zasadzie? Czy pan jakieś mieszkanie zapewnia, czy po prostu? Mamy tam zorganizowane zakwaterowanie dla nawet kilkudziesięciu osób. Także śmiało możemy zabrać. Nie, to nie ta strona. Ja tutaj przyjechałem z powiatu mieleckiego, żeby wziąć jakąś rodzinę. Bo mam sąsiadkę, która zaoferowała, że przyjmie kobietę z dwójką, trójką dzieci. Tu jest to napisane. No i tutaj stałem dwa dni. No na razie nie ma takiego zainteresowania, bo wszyscy chcą jechać do jakiegoś większego miasta. Na pewno się to zmieni, bo cały czas widzimy, że przyjeżdżają uchodźcy. No i wczoraj tak sobie wymyśliłem, że może za granicę tam pojadę, bo wziąłem sobie paszport, że pojadę po prostu tam do tej kolejki pieszych, co mówili, że właśnie jest duża kolejka pieszych, żeby im zawieźć te dary, więc pozbierałem tutaj, bo tutaj jest naprawdę dużo tych darów. Pozbierałem słodycze, bułki, pampersy, koce. A tam условия jak dla dzieci? Normalnie? Żeby mieszkać tam wszystko przygotowane? Tak, tak. Ja to, tam się będzie w porządku. Da? Da. Mieszkanie, spanie, transport, wyżywienie. Jest przygotowane. Przez Urząd Gminy, przez strażaków OSP. Wszystko przygotowane dla was, dla waszej bezpieczeństwa. Wszystko będzie w porządku. No co, jedziemy w Kraków? W Kraków. To najbliższy miasto. Wy możecie prosto, was dowiedzą. Wy możecie oddechnąć, pomyć się, привести себя в порядок, покушать. И потом, przepraszam pana, а пан поздний, может быть, за один, за два дни, państwu pomoże там со всеми там, не знаю, за документами, coś там. Papiery, wszystko będzie, dokumenty, вам помогут, dla dzieci, ubrania, zabawki. Вам помогут с документами, может быть, направят вас куда-то, подскажут, что нужно сделать. Все вам помогут, и все будет в порядке. Nas nie obronił, nikt nam nie dopomógł. Nikt nas nie obronił, nikt nam nie pomagał. Nas zaatakowało dużo żołnierzy. Oni wchodzili, zabijali nas, szukając partyzantów. Wchodzili do wszystkich mieszkań i zabijali dzieci. Wszystko bombardowali i powiedzieli, że tutaj zostanie tylko popiół. Wybaczcie, czegoś takiego nie widziałam, a mam ponad 40 lat. Po prostu żal było patrzeć. Najpierw zniszczyli sklepy spożywcze, żeby ludzie nie mieli co jeść. Jedzenia nie ma, wody nie ma, światła nie ma, apteki nie pracują. Ja nie rozumiem, jak można na taki spokojny naród tak napaść. Przez dwa dni przejechało 1000 czołgów. Jak tak może być, taka maleńka miejscowość? One jeździły jak taksówki. Tak napyliły, jakby padał śnieg. Kiedy my думали, że śnieg, to było po prostu popyliście. Nie ma miasta, jest tylko ziemia i ogień. Thank you.
Wasylków, Bucza, Hostomel. Tam giną i po jednej, i po drugiej stronie. Całe wioski znikają. Z nami przychodzą walczyć dzieci. Mają po 18-19 lat. Przecież to dzieci. Wczoraj pokazywali, jak rakieta uderzyła w żytomierski szpital położniczy. Tam, gdzie są maleńkie dzieci, noworodki, wszystkie zginęły. To moja druga wojna i dwa głody przeżyłam i wojnę z Niemcami, a teraz znów Rosja. Mężczyzna dał nam klucze do swojego mieszkania, Polak. Mieszkamy tam same i jesteśmy wdzięczni. Dziękujemy ci, Tomku. Nigdy nie myślałam, mając 64 lata, że przyjdzie mi uciekać. Zostawić mieszkanie, dom, zdążyłam wziąć pod pachę psa. Mąż nie wziął żadnych ubrań, chodziliśmy tu, żeby mu chociaż jakieś spodnie znaleźć. Wracam na Ukrainę. Mam tam żonę i siostrzeńca. Mój syn tam został. Nie przepuścili go przez granicę. Ma 19 lat. I brat idzie tam, żeby być z nim. Yeah, we are going back home, yeah. We have to protect our country. Wracamy do domu. Chcemy bronić naszego kraju. Jak myślicie, wygracie? Zawsze wygrywamy. Nigdy nie przegramy i się nie boimy. Yeah, but if you can some help. Ale jeśli możecie nam jakoś pomóc, dajcie nam opancerzenie, kamizelki, bo cywile tworzą blokady i potrzebują się czuć bezpieczni. Czy myślicie, że to wystarczy? Nie wiem. Zrobię wszystko to, co mogę, tak jak reszta. And I think everyone will do. Jedziemy, proszę państwa, jedziemy. Będziemy walczyć. Nie boicie się? To jest nasza ojczyzna. Boję się, bo tam jest żona, dzieci i wnuki. Na razie się boję, dopóki ja tutaj, to się boję. A jak już tam przejdę, to nie będę się bał. Nie ma innego wyjścia. Musimy bronić swoje ziemię, nie? Pracowali tu we Wrocławiu, ale jest teraz taka sytuacja, że musimy się bronić. Swoją ziemię i Europę. My do nich nie szli, oni sami przyszli do nas. I biją naszych ludzi, nie? Musimy bić ich. I musimy się zwracać, bo to jest z nami Jezus i prawda.